Powiatowo-gminne święto plonów w 2023 roku odbyło się w Barcianach. Gmina Barciany jest niemal w całości gminą rolniczą. Mamy około 90% powierzchni rolnej, która jest uprawiana przez rolników, małych, dużych. Wydarzenie rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Następnie barwny korowód z wieńcami przemaszerował na plac dożynkowy, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie wydarzenia. Ceremoniał dożynkowy zaprezentował zespół ludowy Reszelanie. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie chleba wypieczonego z tegorocznych plonów. Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wójt Marta Kamińska otrzymali go z rąk starostów dożynek Jadwigi Koszły i Piotra Barana. Następnie chlebki dożynkowe otrzymali przedstawiciele wszystkich sołectw z terenu gminy Barciany. Rolnicy z terenu gminy akcentowali problemy związane z produkcją w tym roku. Bardzo słaby był rok, także ceny też bardzo słabe. Susza, pogoda nas nie rozpieszczała na początku żniw, no później dopisała, ale plony nie były zachwycające, a ceny tym bardziej. W powiatowo-gminnym święcie plonów udział wzięli przedstawiciele parlamentu oraz władz regionu. Nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do rolników. Rolnictwo dzisiaj przeżywa dosyć skomplikowany czas. Wszyscy wiemy o tych uwarunkowaniach też ogólnonarodowych, międzynarodowych nawet. Natomiast tym bardziej jestem wdzięczny rolnikom powiatu kętrzyńskiego, że pomimo takiego czasu niespokojnego swoją ciężką pracą doprowadzają do tego, że to bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju jest niezagrożone. Za trud, który w to wkładają, za poświęcenie także. Zawsze cieszyli się społecznym szacunkiem. To po pierwsze, a po drugie, żeby to zawsze wiązało się z godną zapłatą, która pozwala na godne życie. Wydarzeniu towarzyszyły stoiska przygotowane przez sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich, gdzie można było kupić regionalne potrawy. Przygotowano również szereg atrakcji dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru był zespół Skaner. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv